Witam serdecznie, nazywam się Szymon Klimkowski. Jestem analitykiem w Komarchu, wcześniej pracowałem jako automatyk w utrzymaniu ruchu w przemyśle, w branży automotive, a teraz pomagam tworzyć systemy do zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach. Chciałbym Państwu pokazać, jak realizujemy naszą wizję przemysłu 4.0. Na początek parę słów o tym, jak zbieramy dane i jak wymieniamy je z poszczególnymi systemami, o tym, jak odpowiadamy na potrzeby przemysłu oraz jak wygląda taki już pełny ekosystem Komarchu wdrożony w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wymiana danych. Przede wszystkim zbieramy dane produkcyjne z maszyn poprzez gateway'e lub ewentualnie bezpośrednio z maszyn produkcyjnych, jeżeli jest taka opcja. Zazwyczaj przez komunikację ze sterownikami PLC, przez protokoły komunikacyjne, ewentualnie jeżeli nie mamy takiej możliwości, to łączymy się poprzez sygnały elektryczne wyciągane bezpośrednio z maszyny, czy też dokładamy czujniki zbliżeniowe, czujniki optyczne, które nam zliczają sztuki w trakcie produkcji. Mamy też możliwość analizy przebiegu produkcyjnego poprzez ściąganie danych z przepływomierzy, czujników poziomu, czy też czujników mocy, mierników mocy. Dodatkowo też wprowadzamy autentykację, dzięki czemu nie tylko dostajemy informacje o tym, jak przebiega proces produkcyjny, ale kto w nim uczestniczy, co daje nam większy wgląd w to, jak przebiega cały proces. Wymiana danych między systemami. Tu trzeba zaznaczyć, że Komarch ERP XL jest jakby sercem całego procesu produkcyjnego. To stamtąd pobieramy wszystkie dane produkcyjne, wszystkie marszruty, całą technologię, jak dany produkt ma być produkowany, jak wygląda cały proces, wszystkie zlecenia, wszystkie operacje. Jeżeli to raz już zostało zdefiniowane w technologii systemu Komarch ERP XL, my to ściągamy do naszej bazy danych, przetwarzamy i wysyłamy do panelu operatora i modułu supervisor. I dwa przykłady o tym, jak to jest realizowane już u klientów. Tutaj na przykładzie włoskiego producenta silników do wind, który borykał się z dwoma zasadniczymi problemami. Pierwszy to był zerowy wgląd w to, co się dzieje na produkcji, ponieważ drukował zlecenia produkcyjne, wystawiał je pracownikom na produkcję i sama produkcja na dany dzień była dla niego czarną skrzynką, z której nie miał informacji tego, co się dzieje i wiedział o tym, co się dzieje z poprzedniego dnia tak naprawdę, gdy już wszystkie informacje zostały zebrane, wszystko zostało zaraportowane z powrotem do Excela i nie miał wglądu w to, co się dzieje teraz. Druga kwestia to był brak danych historycznych i podczas ewentualnych reklamacji nie miał wglądu w to, jak przebiegał proces wyrobu danego produktu. Tutaj akurat połączenie było stosunkowo proste, ponieważ większość maszyn miała zewnętrzne sterowniki PLC, z których braliśmy bezpośrednio informacje, przede wszystkim o tym, jakie są tryby pracy na maszynie, czy występują jakieś alarmy na nich, o tym, ile zostało wyprodukowanych sztuk, ewentualnie jeżeli była taka też opcja, to czy są to sztuki OK, czy nie OK. Na jednej z maszyn też została zautomatyzowana kontrola jakości. Został wyciągnięty sygnał z przepływomierza, gdzie analizowaliśmy ilość wlanego oleju do silnika i jeżeli wartość mieściła się w zadanej ramce, to wiedzieliśmy, że jest to sztuka OK, że ta kontrola jakości została przeprowadzona pomyślnie. Efektem przede wszystkim klient
na bieżąco dostawał informacje tego, jak przebiega proces produkcyjny. Dodatkowo dostał informację historyczną, czyli wgląd w to, co się działo. Ma identyfikację pełną procesu produkcyjnego o tym, jak jego komponenty krytyczne, czyli te, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo danego elementu, jak łożyska, jak uzwojenia czy hamulec silnika, jak były produkowane. Jeżeli zdarza się jakaś reklamacja, klient dzięki temu ma wgląd w to, co się działo na poszczególnych etapach, czy były jakieś raporty, jakieś zgłoszenia, jakieś problemy lub kto ewentualnie pracował przy wyrobie danego produktu. Jak sama aplikacja Comarch IoT MES wygląda? Podstawą jest moduł UNS, Unified Namespace, który zapewnia nam dwustronną komunikację z systemem ERP XL. To on wyciąga wszystkie dane z systemu ERP i z maszyn, unifikuje je do specjalnej zgodnie z normą ISA 95, która nam upraszcza komunikację z systemami zewnętrznymi i wysyła dalej, między innymi do panelu operatora. Panel operatora składa się z prostych przycisków, przede wszystkim dlatego, że z niego korzystają pracownicy produkcyjni, jeżeli są trudne warunki, pracownicy pracują w rękawicach roboczych, muszą mieć łatwy, przejrzysty interfejs, gdzie wiedzą, co kliknąć i żeby nie martwić się tym, że gdzieś narobią sobie problemów. Podczas produkcji mamy możliwość deklaracji samemu wyrobu, jeżeli nie jest to zautomatyzowana produkcja tylko ręczna, jeżeli jest to zautomatyzowane liczenie poprzez komunikację z maszynami, pracownik tutaj nie musi nic wykonywać, nie deklaruje nic, wszystko jest automatycznie ściągane z maszyny. W takim razie kontynuując, jeżeli pracownik ma jakieś problemy w trakcie produkcji, ma dostępne wszystkie instrukcje montażu, które też są pobierane bezpośrednio z Excela, jeżeli potrzebuje informacji do planów kontroli, które mu się też automatycznie wyświetlają, ma informację o nich tutaj, jak dane plany kontroli mają przebiegać, może też deklarować mikroprzestoje i przestoje w trakcie pracy, które też są wcześniej predefiniowane. Kolejny moduł jest to ekran Andon, deklarowany dla każdego gniazda produkcyjnego, który chce wcześniej mieć przygotowany klient. Wyświetlamy tutaj wszystkie niezbędne KPI-e pod dane gniazdo produkcyjne, które chce klient tutaj akurat mieć w danym miejscu wyświetlane. Jest to wszystko modyfikowane, przygotowywane pod dane zlecenie, znaczy pod dane gniazdo. Dalej, moduł supervisor służy do nadzorowania procesu produkcyjnego, do nadzorowania przebiegu produkcji. Tutaj możemy wejść w każde zlecenie, analizować każdą operację, śledzić produkty i mieć informacje o tym, na jakim etapie są dane, jest na jakim etapie jest realizacja danego zlecenia. Dodatkowo mamy wgląd w wszystkie ekrany Andon na terenie fabryki, żebyśmy mieli wgląd w to, co się dzieje w każdym gnieździe produkcyjnym. Możemy kontrolować też dostępy pracowników do danych gniazd, do danych work unitów i planować produkcję. Następnie aplikacja Comarch Asset Tracking. IoT MES służy nam do identyfikowania procesu produkcyjnego, Asset Tracking do identyfikowania przepływów w trakcie produkcji. Jest to system dający nam informacje o tym, co się dzieje z naszymi zasobami w trakcie
w trakcie procesu produkcyjnego. Tutaj klient zmagał się przede wszystkim z bardzo dużym problemem znalezienia swoich elementów na terenie hal produkcyjnych. Jest to klient produkujący elementy do radarów i czołgów. Problemy z znalezieniem elementów powodowały bardzo duże straty czasowe. Czasami dostarczane były nawet niewłaściwe elementy, które musiały być demontowane. Przy demontażach występowały usterki, co finalnie skutkowało bardzo dużą zawodnością produktu gotowego. Do rozwiązania tego problemu zostało na halach produkcyjnych rozstawionych 230 kotwic czytujących pozycje tagów, które były przymocowane do zadanych produktów, i zostały zdefiniowane 3 strefy oraz 5 alarmów i reguł, które informują nas o tym, że jakaś dana część znajduje się w strefie, w której nie powinna się znaleźć, lub znajduje się w niej za długo, lub opuściła daną strefę, w której być powinna. Efektem wdrożenia klient dostał dokładną lokalizację swoich produktów. Pracownik logistyki już nie musi szukać specyficznego punktu, tylko dokładnie wie, gdzie jest na terenie fabryki. Nie ma pomyłek, nie ma demontażów, nie ma usterek, więc cały proces został znacząco zoptymalizowany. Z czego się składa aplikacja? Pierwsza część to jest aplikacja mobilna, z której korzystają pracownicy logistyki i dostają dokładną lokalizację produktów, które mają dostarczyć. Druga część jest to aplikacja webowa służąca do nadzoru przepływu materiałów i dalszej analizy procesów logistycznych. Teraz krótki przykład tego, jak zostało zrealizowane pełne wdrożenie takiego komarchowego ekosystemu produkcyjnego. Na przykładzie firmy Diesler, która produkuje żywność mrożoną. Tutaj żywność mrożona akurat na przykładzie linii pakowania szpinaku musi wszystko zostać, żeby zachować odpowiednią jakość produktu, wszystko musi zostać wykonane jak najszybciej, aby właśnie jakość i proces nie zostały zakłócone. Potrzebne były duże optymalizacje, żeby przede wszystkim praca linii pakowania nie zabierała tyle czasu. I dwa, awaryjność. Należało zminimalizować awaryjność linii. To było dla nas dosyć nietypowe zlecenie ze względu na to, że awariami jakby się zazwyczaj nie zajmujemy, ale tutaj awaryjność linii pakowania znacząco wpływała na to, że na finalną jakość produktu, ponieważ gdy zostawała w linii, produkt zaczynał się rozmrażać. I klient szukał rozwiązania na ten problem. Przede wszystkim do optymalizacji pracy pracownika pakowania połączyliśmy się bezpośrednio z wagami, więc pracownik nie musiał patrzeć na z wagami i z drukarkami etykiet, więc pracownik pakowania nie musiał już iść do wagi, sprawdzać wartości, wchodzić do drukarki, wklepywać i czekać na etykietę i naklejać, tylko informacja bezpośrednio z wagi szła do drukarki, drukarka od razu drukuje etykietę, a pracownik tylko ją nalepia i może puszczać dalej do wysyłki. Kolejnym efektem wdrożenia było wykorzystanie linii redundantnej, ponieważ linii pakowania było 4, gdzie zawsze przynajmniej jedna była rezerwowa. Przy jednym przycisku pracownik mógł, widząc awarię,
od razu zmienić zadane parametry w systemie, gdzie była zmieniana, wydawana po prostu partia materiału na inną linię i ilość materiału, która się marnowała, została zredukowana do minimum i pracownik mógł od razu pakować dalej gotowy produkt. Tutaj też ważna informacja, że te systemy nie są jakoś totalnie niezależne, one się uzupełniają. Mamy jedno zlecenie produkcyjne, jakieś dane, partia produkcyjna ma swój kod produktu. Jeżeli jest on taki sam wpisywany do jednej i drugiej aplikacji, możemy bezpośrednio śledzić zarówno przebieg produkcji danego wyrobu w komarch IoT MES i śledzić jego trasy, jego przebiegi w komarch Asset Tracking. Dostajemy dzięki temu pełny wgląd w to, co się dzieje na naszej produkcji. I w skrócie, dlaczego warto wybrać IoT MES? Co daje? Tak, przede wszystkim jest to komunikacja z maszynami, jest to automatyczne raportowanie naszej produkcji, jest to wgląd w rzeczywisty przebieg produkcji, a nie w to, co się działo wczoraj, oraz duża możliwość rozwoju dzięki modułowi UNS, który nam unifikuje dane. Mamy dużą możliwość dopisywania funkcjonalności pod potrzeby klienta. Tyle ode mnie i dziękuję bardzo. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, oczywiście bardzo chętnie odpowiem, a w międzyczasie zapraszam serdecznie na obiad.